Kazimierz nad Wisłą. Jesteśmy w galerii autorskiej Bartłomieja Michałowskiego. Zaaranżowane tutaj spotkanie ma przybliżyć nam i gościom Forum Humanum Mazurkas sylwetkę artysty i lepiej zrozumieć jego malarstwo. Bartłomiej Michałowski. Ciepły, uśmiechnięty, dojrzały mężczyzna, malarz, zarządzający sprawnie swoim talentem. Objawił się nam nie tylko jako artysta, wtopiony emocjonalnie i duchowo w swoją twórczość, ale również jako racjonalny komentator rzeczywistości, współczesnej i historycznej, u którego wiedza i intelekt mają duże znaczenie. W twórczości Bartłomieja Michałowskiego przewijają się cztery główne pola zainteresowań. Małe miasteczka Lubelszczyzny i Roztocza z ich zatrzymanym w czasie krajobrazem, w tym dawne przedwojenne sztetl. Drohobycz, w którym żyje strażnik tamtejszej kultury żydowskiej Alfred Schreier, gdzie odbywają się festiwale twórczości Bruno Schulza. Nikt za mną nie tęskni i nie śni o mnie. Kazimierz nad Wisłą, jako osobliwe piękno w swym współczesnym, historycznym i artystycznym wymiarze. Uśmiechem nikt mnie nie wita, nikt mnie nie pyta. Oraz Prowansja. Z zachwycającym krajobrazem i klimatem, gdzie chciałoby się zamieszkać, ale jeździ się tam tylko na wakacje. Na obecnym etapie, co Pana najbardziej interesuje, jakie tematy, czy właśnie te drohobyckie? W tym momencie na pewno drohobycz, bo z tego powodu, że przede mną bardzo duża wystawa, kolejna zresztą, to już będzie chyba czwarta wystawa w drohobyczu właśnie podczas Międzynarodowego Festiwalu Bruna Schulza. Żaden z poetów polskich nie ma takiego festiwalu, jaki ma Bruno Schulz w drohobyczu. Ten festiwal trwa tydzień czasu i przyjeżdżają ludzie ze wszystkich stron możliwych świata. Z Żydów drohobyckich został tylko jedyny Alfred Schreier, to znaczy z Żydów urodzonych w drohobyczu przed wojną i żyjących. Bo oczywiście fenomenem pewnym jest w porównaniu z Polską to, że na Ukrainie w niektórych miasteczkach, miejscowościach społeczność żydowska w jakiejś takiej mikroskali, ale się zachowała. Tak śmiesznie jest nazwany drohobycz jako piwtoramista, półtora miasta, prawda? Nazywany drohobycz półtora miasta. Dlaczego? A to znaczy, że tak, że połowa Żydów, połowa Polaków i połowa Ukraińców. Znaczy połowa, jedna trzecia, czyli po 50%, czyli półtora miasta, prawda? Tak, taki był ten skład narodowościowy. Czy polska mniejszość tym też tam ma jakieś organizacje i też działa tam aktywnie? Tak, jest kościół polski, zresztą pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Także stoi kościół, w którym, o ile pamiętam, pan Alfred Schreier, czyli ostatni ten polski Żyd z Drohobycza, urodzony i żyjący, zorganizował swego czasu polski chór, który śpiewał kolędy właśnie w tym kościele. Tam chyba przez kilka lat. On się opiekował, bo pan Schreier jest muzykiem, śpiewakiem, gra na skrzypcach, ale no właśnie ma przepiękny, jak znamy, prawda, i z występu w Warszawie między innymi pana Schreiera, to ma przepiękny, niepowtarzalny głos. I zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi, żal i nieba, po którym płyną smutne jesienne mgły. Człowiek pensję ma gorzej niż marną, 200 złotych miesięcznie niewiele, ale w lecie tych 200 to suma, można za nią jak król jakiś żyć.
Drohobycz, no to jest taki gdzieś rzucone miasteczko galicyjskie, ale bardzo reprezentatywne dla całej Galicji, poprzez mozaikę narodowościową, poprzez architekturę i sam fakt, że właśnie tam się Schulz urodził i to miejsce znalazł, prawda, i to miejsce odkrył dla świata. Czym byłby Drohobycz bez Bruno Schulza? A niedługo może bez Bartłomieja. Nie. Ja się do tego nie... To jest raczej moja jakaś fascynacja, natomiast ja myślę, że no taką osobą, która obecnie kultywuje tą pamięć o dawnym Drohobyczu i o Brunonie Schulzu, no to jest jak najbardziej pan Alfred Schreier. Einem Butterklezmer dein Fiedel in Hand und spiel mir das Liedl von goldenem Land. Amolf weckt meine Mame mir Herz und Gefühl, das Liedl mir singen, oi spiel es mir still. Ja w każdym razie, jak wtedy widziałam, byłam w tym występie pana Alfreda Schreiera w Warszawie, to miałam takie wrażenie, że jakaś różdżka czarodziejska przenosi mnie w zupełnie jak w przeszłość, do innego świata, ale takiego lepszego świata. Tak, ma pani rację. Odczułam zupełnie, jakbym się znalazła w innej rzeczywistości. Tak. Tak, i to się dokładnie odczuwa jadąc do Drohobycza, kiedy człowiek wjeżdża, wjeżdżamy do jakiejś innej czasoprzestrzeni. Und herrlich das Lied, der See hat steht, mein Mame, sie macht mir mein Degele greit, und will auf mein Stern ihr darin gehand. Sie singt mir das Lied von goldenem Land. To jest oddzielną zupełnie historią pana, bo moją... pan tu prawie że zamieszkał, bo stworzył pan tutaj galerię, bywa tu pan bardzo często. Jest to jak gdyby drugie pana miejsce zamieszkania, można powiedzieć. Kazimierz oczywiście poprzez to, że on się stał taką kolonią artystyczną, że tutaj już od wielu lat i przed wojną z inicjatywy profesora Pruszkowskiego tutaj cała plejada malarzy zaczęła przyjeżdżać do Kazimierza. On się stał sławny również tutaj w tym aspekcie artystycznym. Kazimierz stał się taką enklawą artystyczną, jedną z najważniejszych kolonii artystycznych, żywą kolonią artystyczną w Europie. Stawia sobie cele. To się panu podoba. Małe miasteczka, takie ciekawe, które jeszcze uchroniły swój stary urok, starego ducha i tak. Pan to stara się tak jak fotograf, ale po swojemu oczywiście, bo pan to rzeczywiście bardzo ładnie robi i stosuje, jak widzę, głównie technikę akwarelową, która wymaga szybkiego działania, precyzji i energii w tym momencie, kiedy się robi ten obraz. Bo to nie jest obraz, który można poprawiać, akwareli nie poprawisz, nie odłożysz sobie na potem, czyli ta energia. Podróże bardzo, bardzo wiele tutaj dają, dla malarza w szczególności i takie kierunki, znaczy na przykład właśnie Prowansja, która jest tym, można powiedzieć, idealnym światem dla malarza. Ale to jest pana przygoda sprzed 20 lat. Tak? Prowansja? Tak. A skądże nie? Prowansja Ja jeżdżę, przynajmniej jestem dwa razy w roku w Prowansji. Ta kraina duża, no takich Kazimierzy to jest tam setki. Życia za mało, żeby naprawdę ją tak dobrze poznać do końca. No choć wydaje mi się, że ja naprawdę sporo rzeczy tam zwiedziłem, ale no to naprawdę tak poważnie to życia jest za mało. Tam po prostu trzeba byłoby się osiedlić, być na co dzień, mieszkać. I się czasami zastanawiam, czy tak nie zrobić. Ale czy my mamy wszyscy już z tego kraju wyjechać, to kto tu zostanie?